cmentarz żołnierzy niemieckich w Siemianowicach Śląskich. Podczas działań wojennych II wojny światowej na ziemiach polskich zginęło około 450 tysięcy żołnierzy armii niemieckiej. Wielu z nich poległo w trakcie kampanii wrześniowej w 1939 roku, ale zdecydowana większość w latach 1944-45, kiedy między Bugiem a Odrą toczyły się krwawe bitwy pomiędzy cofającymi się jednostkami niemieckimi a nacierającą Armią Czerwoną. Na terenie całej Polski powstało wiele cmentarzy wojennych, na których spoczywają polegli niemieccy żołnierze. Największym niemieckim cmentarzem wojennym w Polsce jest cmentarz w Siemianowicach Śląskich, niedaleko Katowic, na Górnym Śląsku. Cmentarz w Siemianowicach zajmuje powierzchnię ponad 3 hektarów. Są tu pochowani żołnierze niemieccy, polegli na terenie południowej Polski, a dokładnie na terenach województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i południowej części łódzkiego. Obecnie pochowanych jest tu nieco ponad 33 tysiące żołnierzy niemieckich, a cmentarz może pomieścić ich około 40 tysięcy. Grunt na cmentarz wojenny, położony w północnej dzielnicy miasta Bańgowa, podarowały władze samorządowe. Na wystrój cmentarza składają się proste kamienne krzyże oraz obeliski z wyrytymi nazwiskami żołnierzy, a także nazwami miejscowości, w których ekshumowano ich szczątki. Na kamiennych tablicach umieszczone są nazwiska pochowanych żołnierzy. Znajdują się tylko imię i nazwisko żołnierza oraz data urodzenia i śmierci. Nie ma informacji o stopniu wojskowym ani formacji, do której należeli polegli żołnierze. Pierwsze tablice imienne zostały ustawione w roku 2004. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.